Cześć, z tej strony Capri. Dawno nie nagrywałam, więc nie wiem, jak mi to wyjdzie, ale postaram się zbędnie nie przeciągać tematu. Na wstępie chciałam od razu powstrzymać wszystkich technicznych, którzy ewentualnie będą tutaj wylewać może swoje święte oburzenie na temat moich projektów, pomysłów i rysunków i w ogóle. Zaznaczam, że ja to zrobiłam amatorsko i po prostu dla fanu. I w zasadzie no tutaj robię filmik na prośbę Ani, która nas ogląda. No postaram się pokrótce wytłumaczyć, co to za ustrojstwo, po co zostało wymyślone. Nie wiem, może już ktoś coś takiego wymyślił, ale postaram się wytłumaczyć, jak to by miało wyglądać i w jakim celu służyć. Więc zacznijmy. Tak, tutaj inspirowane to było pewną sytuacją z pewnego kanału, gdzie pewne osoby remontują stary dom, taki ponad 100 lat, dom z cegły, i wymieniana była, znaczy to prace trwają, ale chodzi o wymianę fugi. I to w tamtych czasach była to taka specyficzna fuga, jeszcze to takie bodajże niemieckie budownictwo. I ta fuga to nie taka zaprawa, powiedzmy, taka jak teraz mamy, ale to była taka wapienno-piaskowa fuga, która sprawiała, że budynek oddychał, że odpowiednio była dobra wentylacja i te fugi odprowadzały wilgoć z domu, jeśli dobrze pamiętam. Tak, no i właśnie ktoś stworzył odpowiednią mieszankę i tam były, no dosyć trudne tutaj jest nakładanie tego, ponieważ tak no, trzeba wydłubać starą zaprawę, oczyścić to wszystko, no, a później no, jest taki zestaw do nakładania fug służący z takiej, no jak to nazwać, takie blaszane coś, z którego nakłada się taką kielnią do fug, wąską taką kielnią, po prostu no, nakłada się w tę szczelinę i się upycha tą fugę. No i jaki tutaj problem? No problem taki, że ta zaprawa ma taką konsystencję, że wiadomo, jest w niej piasek, który zgrzyta, no i też niewiele jest, powiedzmy, wody w tej zaprawie, że ona jest no taka dosyć gęsta, lekko kleista, ale daleko jej właśnie do tych typowych fug, które są elastyczne, no i gładkie. I właśnie, i tutaj istnieją pewne urządzenia do właśnie do takiej zaprawy, która jest gładka i elastyczna. Są to jakieś pistolety, takie jakby pneumatyczne, czy też powiedzmy tańsza jakaś wersja strzykawka. Z tym, że jak ja popatrzyłam na to wszystko, to jak na moją głowę wydaje mi się, że no to z racji innej konsystencji po prostu to się nie nadaje. Dlatego zaczęłam się zastanawiać, kurczę, jak by mogło wyglądać coś, co by ułatwiło nakładanie takiej fugi. No i właśnie, tutaj mamy to taki mój prymitywny rysunek techniczny. Proszę mi wybaczyć, ja tu próbowałam troszeczkę bawić się z wymiarami, ale ja i tak to wszystko zaraz opiszę. Może tutaj cofniemy się do... Tak jest. Tutaj jest rzut tak jakby boczny i chodzi o takie urządzenie, takie płaska puszeczka, pudełeczko z tłoczkiem. No i tutaj jeszcze do tego mamy uchwyt i powiedzmy tak patrząc
z boku, no niestety muszę to powiedzieć, to mamy, to jest bardzo uproszczony widok, ponieważ powiedzmy, jak ta część według mojego założenia musi być po prostu gładziutka, prościutka, a tak tutaj powiedzmy ten uchwyt to może być jakiś taki wyprofilowany i dopasowany do ręki, do dłoni. I także tutaj patrząc wprost, to tak, mamy takie to gładkie pudełeczko. Tutaj jest szczelinka, z której miałaby się wydobywać, wypychana by była właśnie ta zaprawa. No tutaj mamy właśnie ten nasz uchwyt, którego w zasadzie no nie pisałam żadnych wymiarów, ponieważ no tutaj to trzeba by było powiedzmy jakiś tam standardowy, powiedzmy wziąć wymiary jakiegoś tam uchwytu od narzędzia. Po prostu chodzi o to, żeby to dało się w garść uchwycić. To powiedzmy nawet lepiej męską garść, więc musi mieć to jakieś tam pewne rozmiary. Boże, bo się zaraz zapędzę. Nie tam, gdzie bym chciała. Dobrze. Może to wytnę. Zastanowię się. Okej. No i tak. I tutaj mamy, jeśli chodzi o wymiary, tak jakby szerokość. Ja jeszcze później to będę pokazywać na drugim obrazku. Tutaj ta szerokość to jest wymiar cegły, ale powiedzmy tej krótszej, mniejszej ścianki. Natomiast w tym wymiarze, no ja tak wpisałam powiedzmy około 10 mm, około centymetra, tyle mam mniej więcej szerokości ta kielnia do fug. Chodzi o to, żeby to po prostu dało radę się tam wcisnąć pomiędzy tą szczelinę, między cegły. No dobra, przechodzimy teraz do części właściwie. Tak, to moje piękne obrazki. Dobra, może zacznijmy, że od tego, że mniej więcej tak by to miało wyglądać w takim, nie wiem, rzucie, tak troszeczkę jakbyśmy patrzyli wzrokiem Supermana, jak to wygląda. Więc tak, tutaj mamy to pudełeczko i tutaj mamy tłoczek, który miałby wypychać tą zaprawę. I teraz bardzo ważna rzecz. Ścianki muszą być gładkie, wszystko musi być gładziutko i dopasowane, ponieważ podejrzewam, że gdyby tutaj, tak jak w tych strzykawkach takich, które są dostępne w sprzedaży, te strzykawki są zwężane tutaj i one powiedzmy są no, tak jak strzykawka takiego kształtu. Natomiast podejrzewam, że ten piasek by tutaj to wszystko się zapchało i po prostu tu musi być gładki, po prostu gładki wylot. I tak, i jeszcze kwestia napełniania tego, więc ja tutaj zastanawiałam się, że albo trzeba by było powiedzmy jakoś, na przykład jakąś szpachelką nabijać z tej strony masę, albo żeby ta górna część powiedzmy było takie wieczko, najlepiej w tą stronę, tutaj żeby były zawiaski jakieś, żeby to się otwierało do tyłu, szpachelką na równo można wtedy nałożyć masę. Zamykamy. O nie, pardon. Nie, tak, dobra, już się sama zakręciłam. Tak, to by trzeba było coś w ten deseń zrobić. No. I teraz tak. To zamykamy. No tutaj jest akurat inny rysunek, bo tutaj jest pokazane na przykładzie nakładania ze szpachelki. Po prostu no, powiedzmy tutaj. Umówmy się, że to są cegły, a tutaj to jest po prostu te fugi, które trzeba uzupełnić. I teraz tak, tutaj też była opcja po prostu nakładania masy na szpachelkę, wsuwanie ją tutaj i tą właśnie czymś jak ten tłoczek tutaj z płaską powierzchnią, tutaj wpychanie tego w tą szczelinę. Z kolei ten pistolecik taki, który, no mówię, na rysunku jest bardzo uproszczony,
no to ten pistolecik, to powiedzmy, wsuwałoby się tutaj w szczelinę, taki nabity, no i wystarczałoby dociskać tłoczek. Dodatkowo, powiedzmy, jeszcze tym tłoczkiem można by było bardziej tam ubić w głąb. I teraz kolejna ważna kwestia, tutaj ten wymiar, właśnie szerokość. Jak powiedzmy, że tutaj w tym wymiarze, jakby można powiedzieć długość tego, no to tu można by troszkę zaszaleć. Oczywiście, no tak, żeby to się nie zapychało, bo to na pewno urządzenie musiałoby przejść, narzędzie, musiałoby przejść fazę jakichś testów, powiedzmy, żeby zoptymalizować po prostu, to przetestować. To jest na razie tylko pomysł, powiedzmy, i oczywiście moje fantazje, czy coś takiego w ogóle by zdało egzamin. Także wracając, tutaj w tym wymiarze szerokość właśnie miała nawiązywać do tego wymiaru, ponieważ tak, żeby nie robić dwóch tak jakby oddzielnych urządzeń, to lepiej zrobić jedno, które będzie pasować w tym wymiarze, a powiedzmy w tym wymiarze można no już partiami nakładać, albo powiedzmy takie rozwiązanie by było do tych poziomych szczelin, a to do pionowych. No cóż, czy takie rozwiązanie by zdało egzamin, to tutaj, no wiadomo, pomysł pomysłem, ale tak naprawdę wszystko wychodzi w praktyce i to urządzonko musiałoby przejść fazę testów. No i oczywiście, a materiał, no myślę, że tutaj jakiś no metal jakiś, z jakiejś blachy. Myślę, że produkcja nie byłaby jakaś tam bardzo skomplikowana, powiedzmy, wystarczyłoby dolną część tego wygiąć, jakiegoś powiedzmy szablonu z blachy wygiąć i powiedzmy tylko na zawiasach dołożyć właśnie tutaj górną część. No tutaj właśnie jeszcze się zastanawiałam, z której strony, czy to powiedzmy z tej strony by się miało otwierać, czy od tyłu, czy od przodu. No chodzi o to, żeby te zawiasy tutaj jak najmniej przeszkadzały i gdzieś tam nie haczyły. Także tak, no to by było powiedzmy góra na jakichś takich zawiasach i zapinana powiedzmy tak, żeby to było wytrzymało to ciśnienie w trakcie wyciskania masy. Jeszcze dodam co do samego tłoczka, no to wiadomo, ta część to tak też dobrze by było, żeby to było dopasowane do ręki, do dłoni, no a tutaj to już musi być płaściutko, wiadomo, szczelnie, no może bez przesady, ale w miarę szczelnie dopasowane do ścian. No i tutaj płaska powierzchnia, tak żeby można powiedzmy po jeszcze wysunięciu tego tłoczka można było powiedzmy tym tłoczkiem w tej szczelinie ubić tak jakby tą masę, tą zaprawę. No i w zasadzie no chyba to by było na tyle, kurczę. O Jezu, już tak długo mówię. Ojoj. No, rozgadałam się jak nie wiem, no ale dobra. Bardzo proszę o wyrozumiałość. Także muzyka tutaj do tego filmiku to też taka, że to taka trochę fantastyka jest, więc też taka trochę fantastyczna ta muzyka. No, taki klimat bardziej kosmiczny. Także dziękuję bardzo za uwagę. No i mam nadzieję, że było to w miarę zrozumiałe. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich. Cześć, Capri.